1, 2, 1, 2, microphone check. Groove is talking, is awake your neck. Now I had it, I hope you did it. Pass the mic and I shall let you with it. I to było wprowadzenie do rozmowy z panem Nikitą Tarasowem, aktorem, który jest jednym z gości festiwalu Sputnik. Czy może pan powiedzieć, kogo pan gra w filmie Miejsca intymne? Mój Moja postać to osoba pełna kompleksów, która tak bardzo nie kocha swojej żony, że gotowa jest na wszystko, żeby tylko jego życie nie przekształciło się w piekło. Intymnych problemach. To jest kino o problemach intymnych. Oczywiście nie jest to film o seksie i genitaliach, a przede wszystkim o tym, co w społeczeństwie rosyjskim jest u wszystkich. W naszym ruskim obществе postsowieckim u każdego człowieka u wszystkich jest jakaś część życia, której nie pokazujemy innym. Nie pokazuje. I вот mój герой, один из них, to jedna z tych osób, ma swoje drugie życie, drugie dno, o którym nie wie ani jego rodzina, ani nikt w pracy. Mój герой żyje w u mojego bohatera jest wspaniała praca, rodzina, powodzi mu się w życiu, ale zakochuje się on w dziewczynie, sprzedawczyni. Darzy ją o wiele większym zainteresowaniem i czułością niż swoją żonę. Rozumiem. A proszę powiedzieć, jak film został przyjęty w Rosji, bo słyszałam, że wzbudził dużo emocji, także ze względu na temat. To bardzo ważny film. To pierwszy rosyjski film, który otwarcie mówi o problemach intymnych i osobistych Rosjan, ale nie tylko. Taka historia mogłaby się zdarzyć w dowolnym miejscu na świecie. Mówiono mi o tym na festiwalach w Cannes, Genewie oraz Lozannie. To dzięki naszym reżyserom, którzy napisali także scenariusz i są autorami tego filmu od początku do końca. Dziękuję bardzo. Spasiba bolshoy, pan Nikita Tarasow. Spasiba, spasiba, bratia Słowianie. Dziękuję bardzo, bracia Słowianie. Przyjdźcie obejrzeć film Miejsca intymne. Film Intymne miejsca.